Myśli, uczucia i zamiary osoby ukochanej. Witam serdecznie, kochani. Prosicie mnie zawsze o myśli, uczucia, zamiary, także chętnie zapraszam Was na wróżbę z kart Tarota. Pomyślcie o swojej osobie ukochanej, niezależnie od płci, czy on, czy ona. I zaczynamy. Ja oczywiście proszę Was, subskrybujcie, lajkujcie mój kanał z kciuczkiem w górę i komentujcie, piszcie swoje historie i piszcie też, czy rezonuje z Wami moja wróżba kart Tarota. Bardzo mnie to ciekawi i zawsze postaram się Wam jakieś słówko, jedno, dwa, czy serduszko, czy lajk, czy jakieś smajliki odpisać dla wymiany energii. Kochani, bądźcie aktywni. Zapraszam Was również na wróżby indywidualnie, jeśli potrzebujecie wsparcia, podjęcie decyzji jakieś trudne przed Wami. Napiszcie mi e-maila, oczywiście postaram się od razu odpisać Wam opcję moich wróżb i umówimy się 1-2 dni jest oczekiwanie na wróżbę prywatną. Zapraszam, jeśli nie możecie sobie poradzić z emocjami, lub no, po prostu z partnerem, z partnerką, to napiszcie, porozmawiamy, powróżę Wam prywatnie. Dziękuję serdecznie, że jesteście i zaczynamy. Już mi wypadł diabeł, kochani, także dobrze się już zaczęło. No ale nic, zobaczymy, co ten diabeł chce nam tutaj przekazać. Myśli. Jakie myśli ma osoba ukochana? Jakie myśli? Jakie uczucia ma osoba ukochana? Jakie uczucia ma osoba ukochana? I jakie zamiary ma osoba ukochana? Jakie zamiary ma osoba ukochana? Jakie zamiary ma osoba ukochana? Już w przełożeniu, kochani, mamy 7 buław. 7 buław to jest karta własnej ochrony. Jesteście w dobrej sytuacji, siedzicie w dobrej sytuacji, więc nie róbcie nic na siłę, tak? Wyznaczajcie granice, bądźcie w dobrej pozycji, pozostańcie w tej dobrej pozycji, walczcie o swoją ochronę, o swoje dobro przede wszystkim i nie walcz o coś, czy o kogoś, jeśli wcale nie musisz, jeśli jest tak naprawdę dobrze, tak jak jest, tak? Nie zmieniaj niczego na siłę, nie walcz o nic na siłę. Także tutaj jakby ochroń się, tak? Medytuj, wizualizuj, proś o szczęście wszechświat i broń po prostu swoich granic. To jest bardzo ważne. Także taka pozycja jest ważna i teraz mamy jakiegoś diabła, który mi tu już wypadł w czasie tasowania, widzieliście, czyli jakiś kusiciel, jakiś, nie wiem, seksualnie tutaj no, aktywny, po prostu perwersyjny partner czy partnerka, czy osoba ukochana, która kusi, manipuluje, jest być może osobą toksyczną, z nałogami, z różnymi emocjonalnymi jakimiś takimi, nie wiem, spaczeniami lub osoba, która manipuluje bardzo emocjonalnie, tak, lub seksualnie. No ale ta osoba będzie tutaj wracać i będzie coś kusić znowu, będzie mówiła o jakiejś relacji znowu, będzie kusiła tej, manipulowała widocznie emocjonalnie, bo widzimy, tu chodzi o sprawy romantyczne, dwoistości relacji. Ta osoba tutaj kusi, widzicie, prosi, jeszcze wraca. No i ta osoba w tej chwili jakby to jest singlem, bo mamy pustelnika i myśli, tak? Myśli właśnie, jak ma może wrócić, jak ma może kusić, czy manipulować, czy zadziałać. Ta osoba szuka jakby rozwiązań, jakiejś drogi do Was, tak? Nowej. Myśli tu bardzo intensywnie. No i uwaga, ponieważ będzie dalej jakby tutaj kusiła, namawiała, tak? Także uważajcie, bądźcie jakby tutaj obserwujące, jakby tutaj pamiętajcie o tej karcie, która nam się pokazała, tak? Chroncie swoją granicę tutaj, tak? I pamiętajcie o swoim własnym bezpieczeństwie i swoim własnym komforcie. Teraz co w sercu ma ta osoba? Na pewno jest tutaj tęsknota,
Mamy księżyc. Tęsknota myśli ta osoba wieczorami i nocą, wspomina. I mamy też asa miłości, czyli ma ta osoba jakby emocje w stosunku do Was i ma ta osoba również jakby nadzieję na jeszcze nową szansę, tak? Chce nowej szansy. No i tutaj chce ta osoba podjąć jakiś krok w Waszym kierunku. Mamy trzy buławy, czyli chce być aktywna, chce zaryzykować, chce pójść znowu w nowe, czy chce otworzyć to nowe jeszcze raz między Wami, ponieważ tutaj tęskni. Ale jest też dużo jeszcze niewyjaśnionych spraw, nieklarownych spraw, coś pod osłoną nocy, jest również tajemnica, tak? Czy tajemnice są między Wami. Jest też dobro i zło, czarne i białe, tak? Czyli nie wiadomo, jak to się oczywiście potoczy wszystko. No ale po prostu i ta osoba chce pójść w Waszym kierunku, chce zaryzykować, chce podjąć ten krok. Co jeszcze? Na pewno są tutaj te marzenia, tak? Marzenia, wspomnienia, marzenia o nowej szansie. No i tutaj mamy przyjazd, tak? Przyjazd, czy spotkanie, czy pędzenie, jakby wręcz akcja, nie wiem, spotkanie, chęć spotkania, no ale znowu czarne i białe, białe, czarne, czyli nie wiadomo, w którą stronę to się potoczy, tak? W którą stronę to pójdzie, się rozwinie jakby, czy się uda, czy się nie uda, tak? Ale mamy tutaj chęć akcji, chęć jakby znowu próby podjęcia działań, no ale tutaj oczywiście ten jest czy ten właśnie z tej karawany, to jest osoba taka narwana, chaotyczna, tak? Ale pełna charyzmy oczywiście, też to jest skok w bok, też to jest seksualność duża, no ale tutaj mamy, kochani, też asa mieczy, czyli mamy drugi już as kielichów i as mieczy, czyli no podwójna chęć wykorzystania nowej szansy. No i tutaj jakby zablokowanie, jakby widać tej blokady między Wami, są blokady, ale też jest chęcia jakby przecięcia tego, co było, jakby zostawienia, pozostawienia za sobą to, co było w przeszłości i teraz zaczęcie coś nowego, tak? Chęć na coś nowego. No i tutaj mamy też siłę, kartę siły, czyli ta osoba chce jeszcze zawalczyć na pewno, chce jakby może dojść do swoich sił, dojść do jakby pełnej tej predyspozycji i jakby siłą właśnie taką lwa i łagodnością baranka chce może, być może zawalczyć o tą nową szansę u Was, tak? Tak jak mówię, przy tej karawanie, przy tej karcie jeźdźca tutaj tego, nie wiadomo, w którą stronę to się potoczy, tak? Czy dobrze, czy źle, ale na pewno jest tu chęć próby i podjęcie działania. No przy dwóch szansach, szansa kielichów, szansa tutaj as kielichów, as mieczy, to na pewno jest tutaj chęć podjęcia właśnie nowej próby, nowego rozdziału, tak? Chodzi na pewno o miłość, seksualność, o wspomnienia, marzenia, o no, chęć wyklarowania. No, w sercu mamy tutaj, w centralnym punkcie tego rozkładu mamy rzeczywiście tęsknotę. Tęsknotę, szczególnie wieczorami, nocą i też dużo wspomnień, które ma ta osoba. Jakby te wspomnienia cały czas są, tak? No i mamy również miłość, rzeczywiście, no as kielichów jest to też karta emocjonalna, tak? No i ta osoba szuka dostępu do Was, drogi do Was, być może gdzieś tam obserwuje, patrzy, jak dojść, kiedy jest odpowiedni moment. No i tutaj mamy też kartę działania, czyli myślę, że będą jakieś kroki w Waszą stronę, natomiast właśnie tutaj pamiętajcie, jeszcze raz powtarzam, pamiętajcie, stawiajcie swoje granice. Stawiajcie swoje granice i bądźcie tutaj w bezpiecznej jakiejś takiej kuli ochronnej, tak? Czyli stwórzcie sobie taką bańkę ochronną i nie wyprowadzajcie się z równowagi własnej. Nie dajcie się jakoś sprowokować, czy po prostu nie opuszczajcie tej jakby przestrzeni swojej ochronnej, tak?
Jeśli jest Wam dobrze, tak jak teraz jest, ponieważ macie swój świat, macie swoją stabilność, macie swoje marzenia, swoje, nie wiem, hobby, swój świat, tak, to proszę nie rezygnujcie z tego tak szybko i nie dajcie się namówić diabłowi. Przypominam, pierwsza karta, która mi wypadła, to był diabeł. Nie nabierzcie się, tak, na jakieś tej, takie pokusy, powiedzmy, diabelskie. No tutaj niechcący jeszcze widzę, na pewno jest tutaj, jakby widzicie, karta 10 kielichów. No niestety zobaczyłam ją, więc chcę też się tym podzielić, tak? Także jest tutaj marzenie o spełnionej relacji, pięknym związku, tak? Także tutaj ta osoba będzie się jeszcze, myślę, odzywać, co widzę tutaj w zamiarach. No życzę Wam tego, napiszcie mi, kochani, w komentarzach koniecznie Wasze historie i to, czy rezonuje, czy macie też takie przypuszczenia, że jeszcze będą jakieś próby, jakaś nowa szansa. Napiszcie mi, co o tym myślicie. No i ja Was oczywiście serdecznie pozdrawiam, zapraszam na mój kanał codziennie. Zapraszam Was na wróżby indywidualne, oczywiście, prywatne, osobiście. Napiszcie mi e-mail. Ja się do Was od razu odezwę. Umówimy się na termin. Do usłyszenia już wkrótce.